Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, a dzisiaj mam dla was czwartą część LEGO Magazine Challenge. Ostatnio film z tej serii pojawił się 2 miesiące temu, więc dawno, dawno temu. Tradycyjnie mamy 10 minut i w ciągu tych 10 minut powinniśmy zająć się co najmniej 3 magazynami, ale zazwyczaj przy 3 magazynie kończy się czas. No może tym razem uda się. Startujemy, przełożę sobie tableta dalej, mamy magazyn, zaczniemy od magazynu z LEGO Ninjago. Były już próby nagrywania, ale popełniałem dużo błędów językowych, dlatego też nie chcę wrzucać, wiecie, byle czego. Komiks, część pierwsza. Komiks zazwyczaj składa się z 12 stron. Jest też w jedności siła. Heroiczna przygoda, komiks, część druga, kolejne 6 stron. Nia, kilka faktów związanych z minifigurką Nii, wyścig żywiołów, konkurs, jest konkursik, kupon konkursowy, poszukiwanie przygody, rozpocznie się 3 września, twoja zabawka Kol, jest też oglądaj na kanale Cartoon Network, czy tam na antenie Cartoon Network, jak kto woli. Zajmijmy się minifigureczką, minifigureczkę też już sobie wcześniej wyjąłem, ze względu na te moje potknięcia słowne. Jest figureczka. A, przydałoby się wejść na stronę, gdzie, jak złożyć tą broń. Nie chce mi się tutaj, wiecie, jakby nie było tej presji czasu, to pewnie dałbym sobie radę z tą instrukcją, ale wiecie, czas, żeby zdążyć te 3 magazyny. Zresztą widzę, że wy też lubicie tego typu wyzwania. I jest broń. Zamontujemy ją naszemu samurajowi. Magazyn, jak i figurka, bardzo wyczekiwana przez was. Tak wygląda minifigureczka. Świetna według mnie. Jest to już mój chyba 6 albo 7 samuraj w kolekcji, lodowy samuraj. Więc za ten magazyn bardzo dziękuję. Przełożymy go sobie gdzieś tutaj na stoliczek i teraz przejdziemy do LEGO Friends. Jest to wydanie specjalne, super dodatek, akcesoria. Gdzieś to otwarcie powinno być, tak? Jest otwarcie. Też mocny klej, ale jakoś... Co ja, siły nie mam? Dobra, jest wszystko. Jest magazyn z LEGO Friends. Taki ładny oraz prezencik. A prezencik to... A, jeszcze się przykleiła saszetka. Dobrze, jest już w końcu. Prezencik spory, jest konik, źrebak, chyba tak się mówi. Oraz dużo, dużo innych ciekawych elementów, przedmiotów. Zajmijmy się magazynem. Dla fanek koni, no to super, jestem fanką koni. Wskakuj na konie i ruszaj z nami. Konik morski, czy jakieś komiksy, instrukcja, jak to złożyć, i ta instrukcja nam się przyda. Będzie trzeba tutaj wrócić później. Zapraszamy na przejażdżkę. Komiks, wakacje w stadninie. Ja na tych magazynach z LEGO Friends się nie znam, więc tutaj akurat tak sobie przekartkowuję, bo wiecie, no nie siedzę w tych magazynach. A kilka informacji związanych z konikami. Słodkie koniki. O, patrzcie, można nawet sobie tutaj coś przygotować. Pracownia, zrób to sam. Stajnia dla Doli. A, tak ten źrebaczek się nazywa. Dalsza część komiksu. Witajcie w moim domu, końskie pudełko. A, czyli też możemy sobie powycinać wszystko. Super. I ten magazyn też mam. Te wakacyjne wydania, czy jakieś tam. Jest instrukcja. Teraz sobie... Nawet puchar jest. Nawet zastanawiam się, czy mam taki element jak puchar. Nie wiem w sumie. Ale jak jest, to w sumie drugi puchar też nie zaszkodzi. Jako pierwszy akurat puchar nam wyskakuje. Ja się, ile elementów. Jeszcze tak śmiesznie to wygląda, jak wszystkie się poprzyklejają. Dobra. Jest.
Jeszcze tutaj coś zostało jeszcze jakieś rzeczy. Płytka konstrukcyjna i chyba tyle. Powiedzmy, że tyle z tych elementów. Tak. Czemu to się wszystko przykleja, to ja nie wiem. Dobrze, teraz to zbudujemy. Teraz to zbudujemy. Bez żadnego cięcia na waszych oczach zazwyczaj buduję. A, nie wyłączaj się tablecie i czasomierzu, mój kochany. Dajcie koniecznie znać w sekcji komentarzy, czy w ogóle dotrwaliście do tej 5. minuty. Jestem ciekaw. Dobra. Myślę, że takie filmy też są fajne. Zwłaszcza z budowli. Możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda od kuchni. Jak to się buduje, taki mniejszy zestawik z Lego Friends. Wybaczcie, że wszystko jest tak jakby rozmazane, ale później wam zrobię tutaj zbliżenie na to, co buduję. Jest element. Mam nadzieję, że wszystkie klocki będą, bo czasami się tak zdarza, że czegoś brakuje. Ale to czasami. Ja tylko miałem jeden taki przypadek. Jeszcze tutaj damy to. O, balonik jest, marchewka nawet. W Lego Friends podoba mi się najbardziej to, że jest dużo fajnych elementów. Przydatnych elementów. Zresztą wy też chwalicie właśnie te magazyny z Lego Friends głównie za elementy. No nie ukrywam, można się obłowić, jeśli chodzi o ciekawe klocki. Co tu jeszcze trzeba? Chyba... Gdzie ja tą wodę przyczepiłem? Teraz tak patrzę. Woda musi być w zbiorniczku, a nie na trawie. Puchar. Puchar damy tu. No i powoli znowu wracają obawy, że nie zdążymy zrobić 3 magazynów. Ale mówi się trudno. Zawsze warto próbować. Jeden element zgubiłem. Tutaj damy tu. Jest już aparat. Sprawdzam też swoją skuteczność, jeśli chodzi o czas, w jakim ja to wszystko buduję. Teraz przeszkoda. Teraz przeszkoda dla konika. Dobra. Jest już jedna przeszkoda, przeszkoda, element postawiony, tak? Tutaj w głowie to ja mam tylko te przeszkody. Dobra, jest. I teraz ozdabiamy kwiatuszkami. O, kokardka. Konik ma kokardkę. Gdzie to się przyczepia? Chyba coś tak. No nie wiem, to najwyżej, że się gdzieś później zamontuje. Tak, wszystko zrobione, tylko nie wiem, gdzie ten element. A tutaj musi być ten element, tak. Ile ja błędów popełniłem podczas tego, to... Masakra. To za nami. A, 2 minuty na wybudowanie na magazyn z Flashem. Więc dziękuję bardzo za magazyn z Lego Friends. A teraz przejdziemy do Lego Batman. Magazyn, no też już były próby nagrywania, wyszło jak wyszło, nawet figureczka jest już złożona, ale nie, żeby było uczciwie, ja jestem uczciwy, więc w tej kwestii ją rozłożę. Jest magazyn, magazynu wam nie pokazywałem. Karty, szybszy Flash, komiksy. Kupon konkursowy, możemy też wygrać jakieś ciekawe zestawy związane z Batmanem. Batmobil, który jest piękny, bardzo bym chciał mieć ten zestawik, może się uda. Plakacik na dodatek właśnie z tym Batmobilem. Akcja w Gotham City, około oko detektywa, nie około. Batmobil, kolejny komiks. Koniec komiksu. Jest, wzywając Batmobil, jest to misja, labirynt. Komiks, kolejny komiks, tu jest dużo komiksów. I Joker, będzie Joker. 17 września to będzie śmiesznie zły dzień, dokładnie. Co miesiąc nowy numer magazynu jeszcze z Lego City, taka informacja. I w następnym numerze właśnie ten Joker, a magazyn z Mistrzem U został przeze mnie zrecenzowany. Nie no, chyba nam się uda. Chyba pierwszy raz nam się uda
zrobić wszystkie, wszystkie magazyny. Zostało 20 sekund. Czekajcie, tak. I tak. Przybliżę nawet. No wiem, że to było takie, wiecie, że nie otwierałem tych saszetek, bo już to zrobiłem wcześniej, no już to nagrywam chyba z godziny co najmniej ten film, ale jest, 10 minut. Udało się w 10 minut przerobić 3 magazyny, no sukces. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmiku, dlatego mam też dla was taką propozycję, aby was sprawdzić. Kto oglądał cały materiał, niech w sekcji komentarzy wyślę emotkę korony, wtedy przypnę serduszko i tylko osobom, które w komentarzu zawarły emotkę korony, wtedy przypnę serduszko. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!